mój poprzedni film pokazywał, jak unikać urządleń pszczół, a dzisiaj chciałbym się skoncentrować nad tym, co zrobić, jeśli taki atak pszczół się już w naszym życiu wydarzy. Jeśli on będzie skierowany w kierunku naszych dzieci, czy w kierunku nas samych. Proszę Państwa, ja się naprawdę bardzo długo zastanawiałem nad tym, czy ten film w ogóle nakręcić. Państwu powiem dlaczego. Musiałem sprowokować taki atak, który Państwo za chwilę zobaczą. Atakuje mnie kilkaset pszczół i mimo tego, że mam na sobie kombinezon, oczywiście nie chroni to przed żądłami i ukąszeniami tych owadów. Przypłaciłem to kilkunastokrotnym urządleniem, ale chciałem to Państwu pokazać. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybym był bez kombinezonu. Oczywiście, no, los by mój był, proszę Państwa, bardzo marny. Słyszą Państwo w tle koguty. Koguty pieją dlatego, a są trzy, że mnie słyszą. Także będę mówił, one póki mnie słyszą, będą piały. Natomiast to tylko w tle. Sądzę, że mnie Państwo lepiej słyszą niż koguty. Proszę Państwa, co zrobić, jeśli dojdzie do ataku pszczół? Na szczęście takich ataków pszczół nie ma dużo w Polsce. To są jednostkowe przypadki, to są pszczoły rozjuszone, którym ingeruje się bezpośrednio w gniazdo. Jeśli Państwo to zrobią, to proszę się z czymś takim liczyć. Natomiast generalnie każdy wie, że od gniazda należy trzymać się z daleka. Proszę Państwa, nie chciałem zrobić też tego filmu z tego względu, że pszczelarze, którzy to zobaczą, no będą mieli o mnie wyrobione zdanie, dlatego że pszczoły nie powinny się tak zachowywać, jak będzie widać na tym filmie, aczkolwiek to jest jakby sprowokowane przeze mnie. Urządlenie owada jest bardzo nieprzyjemne, bo jest bolesne i każdy z nas stara się unikać bólu, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że przy ataku tego typu, który ja dzisiaj Państwu zademonstruję, no bierze udział kilkaset pszczół, które chcą zabić, chcą po prostu użądlić, i te żądła strzepywałem, kilkaset żądeł z mojego kombinezonu, z rękawic, no i z innych miejsc, tam gdzie są zagięcia w kombinezony, one tam wchodzą, gdzie styka się kombinezon z ciałem, po prostu żądlą, no i żądlą skutecznie. Proszę Państwa, co zrobić? Jeszcze raz powtarzam to pytanie, kiedy do takiego ataku nadejdzie? Należy po prostu uciekać. Nie można stać i obganiać się tymi pszczołami, dlatego że no, może dojść do zgonu, do wstrząsu anafilaktycznego. Nawet te osoby, które jakby nie mają tego problemu, mogą go dostać i to grozi absolutną śmiercią. To, co Państwo dzisiaj widzą, to jest śmiertelny atak chwili, kiedy nie miałbym kombinezonu. Prawdopodobnie bym tego nie przeżył, więc poświęcam się dla Państwa, żeby to po prostu pokazać. Chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że pszczoły były bardzo zjadliwe, atakowały nawet kamerę, wchodziły w obiektyw, co Państwo zobaczą, atakowały wszystko, co było w okolicy. Jeśli się Państwo znajdą w sytuacji, blisko tej sytuacji, gdzie następuje atak pszczół, proszę uciekać, dlatego że pszczoły mogą się przenieść na kolejną osobę, która to obserwuje. W takiej sytuacji no można pomóc, odciągając kogoś, po prostu przywołując go do porządku, do myślenia, do porządku myślenia, gdyż osoby zaatakowane taką ilością pszczół przestają myśleć racjonalnie. Po prostu doznają szoku i nie myślą, co zrobić, żeby się uchronić, tylko zostają przeważnie w miejscu, no i płacą za to śmiercią.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku należy po prostu uciekać. I teraz gdzie uciekać? No najlepiej pod dach albo do pomieszczenia, gdzie pszczoły tracą orientację. Tracą orientację i odchodzą jakby od tego ataku, bo nie widzą nieba. Proszę pamiętać, że gdziekolwiek Państwo będą uciekać, tak żeby był dach, pod dach jakikolwiek, żeby nie było widać nieba. Już ten atak zaczyna maleć. Można oczywiście wskoczyć do wody i co jakiś czas wypływać. Po jakimś czasie pszczoły odpuszczą. Proszę Państwa, jeśli dochodzi do ataku niewielkiego, głównie we włosy, w twarz, należy tak siebie uderzać, żeby sobie oczywiście nie zrobić krzywdy. Natomiast trzeba te pszczoły zabijać bezpośrednio na skórze. No taka jest zasada. To jest walka na śmierć i życie i proszę o tym pamiętać. Walczymy o swoje życie przy takim ataku i walczymy z pszczołami, czyli po prostu musimy je zabić. Zabijać na sobie, żeby nie doszło do urządlenia. Jeżeli na swojej skórze, dlatego że pszczoła się przygotowuje we włosach czy na skórze, potrzebuje zawsze minimalną ilość czasu, żeby wpuścić żądło. Jeżeli ją wyprzedzimy i zabijemy ją, wówczas no, mamy jedno żądło mniej. Dziecko należy tak chronić, że po prostu należy je zabrać lub przeciągnąć do miejsca, pod jakiś dach, do pomieszczenia, do wody, gdziekolwiek. Należy po prostu, no, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, że machanie nic nie daje, ale mówiłem to w stosunku do jednej pszczoły, do dwóch, które robią rekonesans. Natomiast nie mówiłem o tym, co należy robić, jeśli atak pszczół następuje. Muszą Państwo mieć świadomość tego, że jest to walka i tą walkę trzeba wygrać. Atak pszczół, który Państwo widzicie, jest atakiem ekstremalnym. On się w zasadzie nie zdarza, ale już jeśli się zdarzy, proszę, aby Państwo stosowali się do moich uwag. Podyktowane jest to wielkim doświadczeniem. Zapraszam Państwa na ten film, który będę komentował w trakcie i proszę mi wierzyć, że jest to autentyczny, śmiertelny atak pszczół na osobę. Gdybym nie miał kombinezonu, no, gdybym nie uciekł, nie wyszedłbym z tego, po prostu pszczoły mogłyby mnie zabić, dlatego że uzyskałbym około kilkuset żądeł. To jest, proszę Państwa, na 100%, nie na 99%. Myślę, że około 100, 200, 300 żądeł, no, mógłby być problem. W związku z tym poświęciłem się dla Państwa, żeby zademonstrować ten film i zademonstrować prawdziwy, realny atak pszczół, realne, śmiertelne zagrożenie, które może Was spotkać. Pamiętajcie, uciekać, po prostu uciekać, schować się pod dach, czy do pomieszczenia, czy do wody. Proszę Państwa, trzeba się bronić. Zabijać te pszczoły na sobie i uciekać. Nie wolno stać w miejscu, bo pszczoły nie odpuszczą. Wpakują od kilkudziesięciu do kilkuset żądeł z zamiarem zabicia oczywiście. W momencie, kiedy gniazdo jest zagrożone, pszczoły oddają życie. Proszę o tym pamiętać. Thank you.